Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Titled Tuesday, 26 stycznia 2021, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Turniej, w którym gra bardzo dużo silnych arcymistrzów, mistrzów międzynarodowych z całego świata. Jest szansa na spotkanie się z kimś silnym i potrenowanie. To myślę, że jest główny cel tego turnieju. Witam Cię, Piotrze. Dzięki serdeczne za powodzenia. No i będziemy, słuchajcie, walczyć. Witam Katarzynę Piątkowską. Chyba dobrze kojarzę z Instagrama. Na Kamuru. Co sądzisz o partii rosyjskiej? Bo mnie zainteresowała. Jest to ciekawy na pewno debiut, ale tam partia rosyjska jest głównie taka symetryczna, chociaż. Może ona by być dosyć ciekawa, tylko pamiętajmy, że po e4, e5, skoczek f3, skoczek f6, niekoniecznie białe muszą bić pionka na e5, więc też jest ryzyko takie, że białe na przykład zagrają sobie skoczek c3 i tyle, tak? I masz po partii rosyjskiej, ale generalnie ciekawe na pewno. Nigdy nie grałem czarnymi, ale bardzo ciekawe. Kaska na Rzeszów, tak, Rzeszowa nie będzie, bo odwołali. Kaska jest odłożona cały czas na wpisowe do kolejnego turnieju. Może w Rzeszowie w lutym wystartujemy, zobaczymy. Więc dzięki serdeczne, wszystko jest jak najbardziej. A już niedługo, chociaż nie wiem kiedy wypuszczę na YouTube ten film. O, już jest partia, to może później. Mistrz międzynarodowy E4, C5 grajmy. Dobra. Bijemy. Witam Cię, Michale. Ok, tutaj już troszeczkę wariant sobie przygotowałem. Prawdopodobnie A3 można zagrać, można skoczek D6. Dobra, to bijemy koniecznie. I D5. W ogóle po tym biciu można i pionkiem odbić, i skoczkiem. Zbijemy skoczkiem. Dzisiaj robiłem nawet ten wariant z juniorem. I pioneczkiem. Białe wprawdzie mają parę gońców. Ja mam izolowanego piona. Niby same minusy, ale okazuje się, że ta pozycja jest dosyć ciekawa. Tutaj można dać szacha. Dobra, wymieniamy. Dosyć równo to stoi. I goniec F5. No, identycznie dzisiaj z juniorem analizowaliśmy. Pozdrawiam Tomka. No jednak treningi się też przydają. Coś tam się pamięta, można powtórzyć i człowiek przynajmniej jest pewny, że pozycja jest dosyć fajna. Na pewno na dobrego zawodnika ten wariant jest ciekawy. Ok, taki ruch C3. Tutaj pamiętam, że długa jest ok. Dobra, i wprowadzamy kolejną figurkę. Jest fajnie. Teraz trzeba trochę się zastanowić. Aha, bo ten goniec grał wcześniej tutaj. Tu już można to wykorzystać i pewnie skoczkiem spróbować tam gdzieś się wbić. Chociaż też trzeba próbować grać D4. Tutaj poszło. Oto ciekawostki. Oto ciekawostki. No tak, przeciwnik chce prawdopodobnie to wszystko uprościć. No dobrze, proszę pana, upraszczaj. Oczywiście szacha tutaj może dać. Pójdziemy królem tu. Niezwykle równa, chyba poza. Dobrze technicznie trzeba pograć, żeby stanąć tu w miarę dobrze. Tak, zagrajmy. Goniec tutaj. Król chyba musi wrócić. Kwestia, czy królem wybić w ogóle, czy pionkiem. Bardzo mi się chce królem wybić. No jak mi się chce królem, to wybijmy królem. A no, poza równa jest, po prostu jest równa. Coś trzeba grać. Zagrajmy tu. Dobry wieczór, oczko. Ok.
Oczywiście tutaj krzywdy nie mam czarnymi żadnej. To jest ten plus. Ja myślę, że nawet czarny ma taką może małą inicjatywę, bo... Okej, tutaj... Tutaj jestem bardziej figurowo rozwinięty i mogę próbować po prostu grać. A ja lubię grać z różnobarwnymi gońcami. Bardzo lubię. Witam Cię, Vortigernus. Cóż teraz on chce mi zrobić? On chce pewnie zdwoić wieżę. No i teraz pytanie, jak pójdę za dół... Nie, może pionek H5. Zawsze się przyda tutaj, bo G4. Troszeczkę przestrzeni. Chcę tutaj zagrać ewidentnie. Ma do tego prawo. Chyba go tutaj podpuścimy. Chociaż zastanawiam się nad biciem. No kusi mnie to bicie, słuchajcie. Bardzo mnie kusi. No jak kusi, to zbije. Poświęcimy jakość. Najwyżej zremisujemy. Mam nadzieję, że nie przegram. Pionek i jakość. Goniec tu jest całkiem w porządku. Kwestia później właśnie. Czy coś się uda tutaj uskrznąć. Do góry pójdziemy pionem. Okej. No tak, mógłbym trochę przesadzić, ale z drugiej strony tak. Pewnie troszkę przesadziłem, zdając życie, ale to jest internet. W partii klasycznej bym nie poświęcił. Ale spróbujmy, spróbujmy. A tutaj w ogóle pograł. Tak, tutaj zagrajmy. No to damy szacha. Aktywna będzie wieża. No i tak, tutaj są jakieś próby wideł. Może tak. Licząc na to, że pójdzie tu. Jak pójdzie tu, to gorzej, bo tak, no właśnie. A tutaj jeszcze mam taką opcję. Właśnie to jest to. No, trzeba grać trochę szybciej. Aha, jak się zasłoni, to mam taki ruch. Muszę teraz tak zagrać. No dobra. Przegrać tego nie powinienem raczej, tylko kwestia... Kwestia co dalej. Tak go podpuścimy. Pewnie będzie mnie cały czas mógł szachować. Muszę te pionki zagrać. Tu się spróbuję schować. Aha, tutaj sprytnie. Tak. Żebym żadnego mata nie podstawił. Aha, już by było blisko. O kurczę, blade. Czasu mało, co? Mogłem przesadzić. Brakuje tempa, żeby to zbić. No, moi drodzy, to chyba jest trudna partia. Trudna, trudna. To jest chyba przegrana. No to przesadziłem. Aj, wieża tutaj idzie.
Czas mi spadł. No to i tak była przegrana. Dobra, no to czyli podsumowując, przesadziłem i to grubo, poświęcając jakość. Trudno się mówi. No, pierwsze koty za płoty. I to z bardzo słabym rankingowo na czeskomie zawodnikiem. Co już zrobić? No dobra. Bywa. Zobaczymy, co będzie dalej. Title Tuesday. Już czytam, co tam u was. Dzięki, dzięki, Andrzej. Jak Polacy dzisiaj w Total Steel? No, to wiadomo. Radek przegrał, Duda zremisował. No co zrobić? Ludzie są, jacy są. Nic nie poradzimy. Witam cię, mydło. Czy ja nie lubię remisów? Pewnie, że nie lubię. Pewnie, że nie lubię remisów. No. Każdy gra w szachy po to, żeby chyba wygrywać. No oczywiście, no tu mogłem nie ryzykować niczym i po prostu przestawiać te figury, cwaniakować. No następnym razem faktycznie no, może próbować tam, nie wiem, trzymać te wieże, ale wiecie, to jest taki temperament tutaj mój troszeczkę, żeby jednak zaryzykować. No tam niestety nic nie było. Tak jak wspomniałem, w tej partii nie zaryzykowałbym, jakbym grał partię klasyczną z kimś tam, tak? To zupełnie inna bajka, więc no cóż mogę powiedzieć, ryzyko tym razem było. No i gramy dalej, mamy mistrza FIDE, gramy D4. Dobra, czyli jakieś takie gambity wołżańskie tutaj przeciwnik nam serwuje. Tutaj muszę też jakoś pomyśleć z tymi gambitami wołżańskimi, jak sobie poradzić, bo... No dobra, zagram E5. Wiem, że może niekoniecznie teraz się powinno tak grać. Dzięki, kelner, ale tak jakoś przeciwnik mnie tu mocno kusi, żeby to zrobić. No i tu będę trzymał ten punkt E5. Dziękuję, kelner, za suba, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dzięki serdeczne. Czasem w pierwszej rundzie, jak się da nura, słuchajcie, albo w dwóch pierwszych da się dużego nura, a potem się zacznie wygrywać, to można niezły wynik wyśrubować. To tak taktycznie patrząc trochę na turniej, ale ja nie gram tutaj taktycznie, po prostu chcę wygrywać każdą rundę po kolei. Ale przynajmniej z debiutu jestem zadowolony, tam było ok, przecież wszystko. Dobra, tu, aha, to gramy tak od razu E6. Dobra, bijemy. Nie chcę, ale muszę, jak to mówił klasyk. Biję tu, robię roszadę. Nie za bardzo chciałoby mi się tamtego gońca wybijać, ale wymieniać czarnopolowego gońca, ale trudno się mówi. Idziemy F4. O, pozdrawiam Jukisa z Olsztyna. Pozdrawiam serdecznie. F5 poszło, dobra. No i znowu chce mi się tutaj jakość poświęcić. Co ja z tymi poświęceniami mam dzisiaj? No muszę teraz tak. Wprawdzie mój skoczek nie pogra sobie później. To jest ten mały ból. Ale jak on zagra tu, to ja zawsze mam skoczek A7. Tylko musiałbym B3 zagrać i tak chyba w ogóle muszę zrobić. Co? Tak można? No to chętnie. Podeprzemy. No dobra, on ma wprawdzie gońca i pionki tutaj na czarnych polach. Ja mam na białych, ale teraz kwestia jest tego, czy on mi te pionki jest w stanie zaatakować tym gońcem. Wprawdzie taki ruch goniec A6 ma, ale zawsze wieża B1 będę trzymał, a spróbuję tu się przedrzeć jakoś na króla. Tylko jeszcze pytanie, jak to zrobić. Dobra, tutaj muszę najpierw, chociaż tu hetman fajnie stoi.
Może wieżą? Nie, wieża niech pilnuje. Wieża niech mi tu pilnuje. Może H4 go postraszymy. Zobaczymy, co on na to. Po prostu taki prosty plan na H6 chce stanąć. I dać mata na G7. To by był dobry pomysł na pewno. Myśli. No zagrał to, czyli mogę tu się próbować teraz dobierać. No to grajmy tak i tak z takim planem. Oczywiście to nie będzie takie łatwe, ale już tam jakieś pojawiają się opcje. Dobra, i teraz pytanie. Aha, on chce mnie tu próbować wymieniać hetmany. On chce próbować wymieniać hetmany. Jak do niego się tam dostać? Nie mogę pozwolić na wymianę hetmanów. Więc zagramy król H2 na chwilę. Taki ruch się przyda na pewno. I teraz później tak i tak. I jakieś opcje poświęcenia. Coś w tym rodzaju. Może wieża G5 jeszcze się zahaczyć i coś tutaj próbować. Jeszcze to jest kwestia, co przeciwnik zagra, który ma teraz pół minuty, więc ma mało czasu. Dobra, atakuje mi dwie figury. Muszę bronić oczywiście. Jeszcze widzę. Zawsze jak król zejdzie, to mam tutaj opcję bicia na H5. Ale król tak łatwo nie zejdzie. Ale wieża G5. I teraz ja mam opcję wybicia. Znaczy pojawiają się po prostu opcje. I myślę, że teraz nawet zbić będzie można. Teraz już nie. Teraz to już nie jest takie łatwe i oczywiste. Tutaj będziemy bronić, może tutaj i tutaj coś kopnąć, a jednak wieżą aktywnie zaczyna stać. Słuchajcie, G4 wrzucimy. Na ostro. Spróbujemy rozbić strukturę. Tu? Tutaj, 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 tutaj. Stoi dobrze chyba u niego. Ale tu, tu i tu z matem już mogę tak zagrać. Tak, już mogę zagrać. Wieżą wybił czujnie, czujnie. Nie chcę gońca oddać, strasznie nie chcę oddać, ale tutaj poleci. Chodzi o to, że jak zagram teraz tutaj, on mi wybije gońca, nie mam czasu, 40 sekund. Tutaj, tutaj, no tutaj wybije. Aha, i wchodzę wieżą, dobra, to wygrywam. Tak, tak, to już teraz jest wygrane. No i macik. Mamy gościa. No, całkiem sympatycznie wyszło. Myślę, że całkiem sympatycznie. No to jeden punkt na dwa. Pierwsza porażka, drugie zwycięstwo. No i tak ma być. Znaczy się zwycięstwo, tak ma być. Tak jest. Jest ok, słuchajcie, jest ok. Siemka, Matimi, witam serdecznie. Oj, Andrzeju, rozpieszczasz mnie tymi punkcikami, dziękuję Ci bardzo. No, też mi się podobało. Muszę przyznać, że te ataki i poświęcenia są, no, myślę, że przyjemne dla każdego, komu się uda zakończyć pozytywnie partię. To jest zawsze fajne. Jasne, że tak. No, wyglądała dosyć gładko, to prawda. No, czasem bywa gładko, czasem wiecie, jak bywa, nie? Ok, ale punkcik jest. Jest dobrze. A może zrobię za 10 tysięcy nagrodę? Podstawiam hetmana, w sensie za 10 tysięcy subów. No już jest 12. Dzięki serdeczne, ludzie. Bardzo mi miło.
Bo nie poświęciłem, a faktycznie. To faktycznie, Andrzeju. Tutaj tylko wieżę, wzbiłem wieżę na F5, to prawda. To prawda, to prawda. Aha, chodzi ci o wiadomości na Twitchu za wyróżnienie w punktach. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, o co w tym chodzi. Musiałbym się z Kacperem zgadać i tutaj poustalać te punkty, ale coś tam myślę, że tak, coś tam pomyślimy, no, żeby wam było też oczywiście miło, jasne. Ja na tym Twitchu niestety, słuchajcie, jeszcze raczkuję, znaczy może już nie do końca raczkuję, ale jeszcze nie znam większości fajnych opcji, także wybaczcie, jeśli nie orientuję się, o co chodzi z punktami. Zawsze lubiłem ostro grać, chociaż pozycyjnie też lubiłem, to prawda. No ale ostra gra przynosi czasem fajne efekty. Nie zawsze. Bardziej taka właśnie stabilna gra przynosi pewnie efekty. No ale to jest tylko blitz, to jest internet, pamiętajmy o tym. Mydło, wiesz co? Tam się już coś pojawia, już coś tam się jakieś drobne rzeczy pojawiają, aczkolwiek mam jeszcze towarzysza. Na partnera już wypełniłem wszystkie normy, ale 3 tygodnie temu wysłałem chyba, jak to się mówi, pismo do Twitcha i nie mam odpowiedzi do tej pory, więc nie wiem, o co chodzi. Aha, spoko, Michale, dobra, dzięki za podpowiedź, że za punkty można wykupić jakieś nagrody. Spoko. Aha, za oglądanie kanału, dobra, wszystko rozumiem, Bartoszu, dzięki. Dobra, rozumiem. No jednak wspólnymi siłami dojdziemy do na pewno jakichś fajnych wniosków. Słuchajcie, na dniach wystawię, myślę, że fajną opcję na Wośpa. Nie będzie to ani turniej szachowy, ani... O, dziękuję Ci, Artus, za suba. Nie będzie to ani turniej, ani symultana. Myślę, że będzie coś zaskakującego, chociaż nie aż tak, że można powiedzieć wow, ale myślę, że bardzo przyjemna sprawa, więc wypatrujcie. Jutro jest środa, 27, więc postaram się jutro to ogarnąć. I wystawimy sobie, no nie musimy zakończyć przecież licytacji, jak się WOŚP zacznie i skończy, prawda? Ale tak, lagi już ustąpiły, bo przyczyną był slider. Dzięki. I będzie, myślę, że fajnie. No, mydło, jesteś ciepło, ale to też nie wszystko, to byłoby zbyt proste. To byłoby zbyt proste. Ale nie zdradzę, będzie komentarz. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A trzeba coś dobrego zrobić, wiadomo, dla świata, że tak powiem, dla Polski. Na Woresko też jesteś blisko, wszystko jest ciepło, ciepło, ale to też nie wszystko. To też nie wszystko. Nic nie powiem więcej. Możecie zgadywać, ale nic nie powiem. Mam nadzieję, że będzie fajna rzecz. No dobra. Runda numer 3. Tak, trenujesz, Paku, na szachach DGT. Mam akurat taką szachownicę, to sobie trenuję, oczywiście. No to jedziemy. Sycylijska. Okej. D4 czy goniec B5? D4 idzie, okej. No nie, warcaby takie nie gramy. Nie, 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 absolutnie. Znowu skoczek B5, ten sam wariant. Będzie A3, słuchajcie? Zagramy ten sam wariant może. Pewnie tak. No i D5, lecimy. Dobra, bijemy skoczkiem. Dokładnie ten sam wariant. Fajnie. I to jest właśnie, słuchajcie, trening. Te same warianty nam grają i sobie po prostu je ćwiczymy. A, teraz jest goniec E2, czyli inaczej. No to roszada. Okej, w sumie dalej to chyba goniec jakoś aktywniej musi stanąć. No i tutaj znowu jest taka pozycja równa, ale sobie gramy, nie? Szachy DGT to jest taka szachownica elektroniczna, na których teraz na przykład się odbywa turniej w Holandii. Znaczy się firma, Szpaku, tak, ale to taka szachownica występuje, dokładnie. Dobra, tutaj.
Jakiś hetman b6 z atakiem. Tutaj wisi, jakaś wieża d8 szykuje. Podoba mi się w ogóle ten styl tutaj gry czarnymi, bo jest prosty rozwój tak naprawdę. I czarne myślę, że nie mają problemu z rozwojem. Wprawdzie, no mówię, powtarzam, minus jest taki, że jest pionek izolowany, on się może zamienić w plus. No i plus jest taki u białych, że jest para gońców, ale to też się może zamienić w minus, no. Gram z kobietą? O rety. To mi teraz powiedziałeś, no, świetnie. I no to wieża. A, z kobietą gram. No, to widzisz, to nie grałbym takiego wymiennego wariantu. I teraz pytanie, czy iść tutaj? No chyba trzeba. No znowu próbujemy mi wymienić, ale to chyba muszę wymienić. Teraz para gońców już nie jest taka aktualna. No i teraz pytanie, co dalej? Może tutaj z atakiem? Może jakieś tutaj wejście? Na pewno lufcik jakiś muszę tutaj spróbować wygenerować. O tak jeszcze poszło ciekawie. No proszę. Nie chcę hetmanem tu grać. Nie chcę, ale musem. No może z powrotem po prostu. Jakieś naruszenie skrzydełka z tej strony. Okej. No lufcik zrobię. Trzeba. Jest serio kobieta z Kazachstanu? Niech będzie tak na białym polu. Zaraz tutaj spróbujemy może hetmanem na B5 zagrać. Fajne jest to, że skoczek pilnuje. Dobra, spróbujemy wymienić hetmanem. Poszło gładko. Tu jest słabość. No to bierzemy, słuchajcie. Proste granie w szachy. Słuchajcie, ja tutaj w ogóle się nie wysilam w tej partii. A, wieża D3. Dobra, tego nie widziałem, ale to nie zmienia faktu, że spoko. Może F5 z opcją króla tutaj do środka. Dziwne posunięcie. Aha, dobra, widzę, goniec F2 będzie tego piona atakowała. No dobra, pasywna obrona mnie czeka. Tutaj? O co w ogóle chodzi? Bijemy. No tylko czarnymi grać. Król jest po prostu aktywny. Tak, zorganizuję na pewno grę z czatem. Na pewno, Renio. No teraz kwestia, czy tutaj. No bo wymiany to nie będą chyba dobre. Muszę. Znaczy, pionka oddam. Teraz kwestia, czy iść tu, wziąć tego. Czy iść tu aktywnie, jak ona wybije tutaj. Chyba na E4. Pionem. To teraz chwila. Nie no, chyba tu trzeba zagrać. Próbować wziąć piona. Już teraz nie ma tutaj, słuchajcie, miękkiej gry. Bijemy. No taki ruch jeszcze może być oczywiście. Ale ja mogę zagrać tak. Mogę też zbić. Bijemy. Nie można tu, bo tutaj wisi. Co, bije tam tu i pionek dochodzi? Nie, chyba. Nie, nie dochodzi. Wszystko się trzyma. No dobra, więc teraz tak. Z planem skoczek F5. Szacha mogła dać i wziąć piona. Mało dokładnie zagrałem, ale wszystko się trzyma. Idziemy tak, żeby mieć tutaj szacha i podparcie pionkiem.
Dobra. Tak też się dzieje na naszych oczach. Wracamy z powrotem tutaj, pilnować. Przeciwniczka ma sekundy, a więc piona przecież straciłem. Dobra, tym do góry pójdźmy. A tu jeszcze tracę. Już tak nie do końca tracę. I co teraz? Wieża sobie z pionkami poradzi. Sprawdzimy. No teraz sobie poradzę. Tak, to dobry wybór. Król się trzyma pionów, a wieża z tyłu zawsze może asekurować. No, dla bezpieczeństwa już tak zagramy. Jeśli były widełki, możliwe. Możliwe. No dobra, 2 punkty na 3. Jest w porządku. Witam cię, pion E4. Witam serdecznie. Nie wiem, Renio, czy zagram z Hikaru. Będzie to trudne, bo mam 2 punkty, Hikaru ma 3, a Hikaru ciężko dogonić. Na początku duża szansa. No, dzięki Andrzeju za punkciki po raz kolejny. Bardzo mi miło. Cześć Rutra, pozdrawiam. Ze Wschowy. Wschowa, Wschowa. No nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, gdzie jest Wschowa. Na wschodzie? Gdzieś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chciałbym się zapytać, czy obrazki do filmów na YouTube robi pan samodzielnie? Mister Secret. Nie. Nie robię miniatur samodzielnie. A słabe są? Dobre? Czy... Chociaż, no, dajcie znać. Są pewnie gorsze i lepsze. Ale ja jestem zadowolony. Koło Leszna. Okej. Wschowa jest koło Leszna. Nie wiem, które mam miejsce. Maćku, na razie mnie to nie interesuje za bardzo. 2 punkty na 3 jest spoko. Carlsen dalej gra. No niech gra, chłopak. Koło biskupina. Dobra, już się pogubiłem, które miasto gdzie leży. Podobają ci się. Fajnie. Dzięki serdeczne. Dla słabszych z geografii. Pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. O, rety. A, Rutra Wschowa. Dobra, Wrocław, Poznań. Spoko. Czy miałem jakiegoś znanego trenera? Tak naprawdę nie miałem żadnego trenera na osobność, ale miałem kilka sesji w życiu, takich i grupowych, i z 2-3, może takie indywidualne. Dokładnie nie pamiętam, ze świętej pamięci z panem Zbigniewem Szymczakiem, zwanym potocznie Szymkiem. A tak na stałe trenera nie posiadałem nigdy. I, no tak to było w moim wypadku. Carlsen miał wygraną, ale zamiast zabić gościa, to się bawi. No według silnika, no ale to właśnie, to się na silnik bardzo łatwo patrzy. Tak, Szymek grał stalem, to prawda. No tak, Szymek opowiadał mi często o tej partii stalem, jak żeśmy siedzieli na turnieju i rozmawiali. Wspominał często, no dużo, bardzo ciekawym człowiekiem był, no. Aż człowiek żałuje, że tak mało z nim rozmawiał i, że tak powiem, wiecie, wycisnął z niego, tak brzydko mówiąc, tyle tych informacji, anegdot, historyjek. Chociaż i tak dużo opowiadał, ale ciągle mało. To jest ciągle za mało. Szachista pozna jakiegoś, powiedzmy, swojego idola, kimś się inspiruje, no to wiecie, to mógłby przebywać z nim prawie non-stop i
obcować i gadać, i grać w szachy, i jeździć razem na turnieje. To jest fajna sprawa. Franciszek Krzemiński. Cześć, Janka Budrewicza znasz, bo miałem przyjemność grać. Franciszku, no znam. To mój wuj chrzestny, tak prywatnie. Nawet chrzestny, tak, że tak powiem. Tak, tylko że wuja akurat nie mam kontaktu z nim od dawna, od kilku lat, ale no, graliśmy razem w szachy też. Tak, oczywiście, że znam. Pierwsza kategoria szachowa. Pozdrów Franciszku wuja, jak będzie z nim jeszcze raz grał. Z góry dzięki. To mój pierwszy raz na live, więc mogę ci napisać, że dzięki tobie wróciłem do szachów po 30 latach. Wow. Bardzo mi miło, Piotrze. O, słuchajcie. Mamy pion E4, przepraszam, nie Piotrze. Mamy arcymistrza. Z jakiej narodowości on? Bośnia i Hercegowina. Nie znam. Znaczy się może znam. Dobra. Gramy. Po prostu grajmy w szachy. Dobra, tu ja swoje takie domki ustawiam. Goniec G5. Kwestia, czy wymieniać tutaj, czy nie wymieniać. Sam już nie wiem. No zagrajmy F3. Chyba tak można. Aha, tutaj muszę zabić tu. I tutaj zbić. No może trochę pokiciałem. A teraz chyba wygląda całkiem. Chociaż E3 goniec czarnopolowy ma grę. Hetman D3 spróbujemy. Grunt to zachować spokój. Tak, on będzie jakiś Hetman H4 próbował grać. Dobra, G3 grajmy, jakiś król G2. Coś w tym stylu. Może Hetman G5 będzie grał. Dobra, grajmy tak. Tutaj bicia się raczej nie boję. Gońcem sobie wrócę za chwilę. Wyczuwam siłę arcymistrza w tej partii, zdecydowanie. Standard. Jak mi zagra tutaj, to od razu B4 chyba wrzucę. Minuta więcej. Jest jakaś nadzieja dla nas. F4 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem. Bicie, on zbije gońcem. Nie zagrał. A to ciekawe. Zagrajmy tak. Hetman B6, B4. Bicie, zdwojone piony, ale się trzyma chyba dobrze. Zmienił plan gościu. Trzeba przyznać, ciekawie gra. Zejdźmy ze związania. A5 na pewno będzie próbował. No to tutaj, nie? Wieża B1.
A jednak zbił teraz. No i teraz pytanie, czy hetmanem wybić? Chyba hetmanem. Zdwojone pionki w centrum mogą być słabością, ale z drugiej strony wszystko się trzyma póki co. H4. Jak tak, to tak. Prawdopodobnie jak tak, to tak. Dobra. Kwestia zajęcia teraz linii. Bliżej król. Wymienił. I tu wchodzi. Nie wszedł tu gońcem? Czy wieżą? To tutaj idziemy. Wieżą na C8 mógł zagrać. No dobra, proponuję wymianę. No, jak wymienię, no to nie powinienem tego przegrać. Raczej. On ma ciut lepiej, oczywiście, ze względu na strukturę. Nie mam gry. Nie mam niestety gry. Puściłem niestety tutaj atak. Dobra, będę stał w miejscu, no. Aha, on F4 jeszcze ma. Stoję w miejscu, nie mogę nic za bardzo zagrać. Walczę tu po prostu o remis. Tak, może. Chyba tak jest dobrze. Nie chcę przesadzić, ale chyba to jest dobry ruch, chociaż na białym polu jest goniec. Mogłem przesadzić, ale on zagra tak, to ja zawsze mam król F4. No dobra, wymienię gońce, na F3 zagram po prostu. I to jest chyba remis. To jest remis? To nie jest remis, słuchajcie. To nie jest remis. Ajaj, brakuje mi tempa. Schrzaniłem. 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 Ajajaj. Wypunktował mnie. Tego piona mi bierze. Niepotrzebnie oddałem tego piona. Tak to bym nie przegrał tej partii. Nie przegrałbym tej partii, no. Kurczę, blade. Ale żałuję. Żałuję, moi drodzy. Żałuję, bo nie powinienem przegrać. No dobra, zaryzykowałem te H5 niepotrzebnie. Nie doceniłem, że wymienia. No, to jest pozycja remisowa, ja wrzucę nawet na kompa. No boli mnie, no kurczę, bo ten arcymistrz nie był jakiś najlepszy. Minus i tak pokazuje? Nie, w tej pozycji tak, w tej pozycji pokazuje minus. Ale w tej też pokazuje duży minus, minus 2. No ale praktycznie by chyba nie wygrał tego. Nie wiadomo jak to wygrywać. Dzięki Andrzeju. Kurde. Powiem wam, jestem zły trochę. Zerknę sobie tylko, jak to wygląda. Co tak tutaj wolno pokazuje ocenę? No dobra, normalna pozycja. Dobra, nieistotne. Kurczę, szkoda, szkoda, bo gościa czułem, że. Znaczy, czułem, że nie muszę przegrywać po prostu tej partii. Było dobrze. No niepotrzebnie H5 zagrałem. Zupełnie niepotrzebnie. Tu jeszcze wcześniej można było próbować zagrać coś takiego. Na przykład teraz spróbować zagrać B5. To też było ciekawe. Chociaż z drugiej strony pionek na białym polu, może król tędy by przeszedł, by próbował tędy przejść. Chociaż tu pionka podrzucam do góry.
No, musiałbym sobie na spokojnie poanalizować, ale wydaje mi się, że to jest pozycja na pewno do utrzymania. No na pewno, no nie wierzę w to. Jeszcze raz, niech tu komputer pomoże w tej sytuacji. Troszkę dalej. No miękko pograłem zdecydowanie. No tak, no minus 0,70, ale to do utrzymania. Czy teraz B5 pokażę? Zobaczymy. No tak, pokazuje B5, zobaczcie. Pokazuje, żeby grać B5. Nie puścić gońca gdzieś tam na aktywność i tam jakieś próby oszustwa. Szkoda. A to czwarta runda była, aha, więc teraz króciuteńka przerwa, jak zwykle, na Title Tuesday. Mamy czas na pogaduchy. Hikaru jeszcze gra. No szkoda, że tego arcymistrza nie wyjąłem, no. Brr. Wredne to trochę. Szachy są czasem niesprawiedliwe. Dobra, czekamy cierpliwie na rundę kolejną. Okej. Przerwa na soczek? Nie mam soczków, mam wodę. Słuchajcie, piję wodę i kawę, a kawy jeszcze trochę mam. Ostatnio strasznie dużo kawy piję. Jak ze 3-4 dziennie w ogóle masakra, nie wiem, kawa chyba w takich dużych ilościach nie jest zdrowa. Są tu koneserzy kawy. Pozdrawiamy z Żar, oglądamy rodzinnie. A bardzo mi miło, Ines Nibak, bardzo mi miło. To, słuchajcie, szachy teraz tak się stały na takim trendem. Bardziej ludzie wolą oglądać mecze szachowe przez kilka dobrych godzin niż mecz piłki nożnej, jak się okazuje. Wiele osób mi pisze, że tutaj mężowie oglądają i piszą mi nawet osoby, nawet panie, że mężowie oglądają szachy, a nie sport inny, w sensie piłkę nożną mam tu bardziej na myśli. Czy w komentarzach pod filmami jest to niezwykle ciekawe, ale fajnie, słuchajcie, fajnie, no. Kiedyś to były fajne czasy, ludzie na stadiony piłkarskie przychodzili nie oglądać w nogę, tylko właśnie oglądać szachy. Kawa zdrowsza niż herbata, szczególnie kawa sypana, no bo ja trochę rozpuszczalnej piję za dużo. Ale sypaną lubię. No tak słyszałem, pani migawka, że właśnie kawa jest w miarę okej, zdrowa. Spoko, no 6 kaw dziennie to już dużo. Dobra, kawka nie jest zła, nie? Kawka, herbatka w dłoń, jak to powiadają klasycy. Pozdrawiamy Macieja przy okazji. Aha, dobra, gubi klatki, piszesz Kacprze. Dobra, dobra, dobra. Spróbuję tutaj przełączyć internet z góry. Wybaczcie, jak będziecie mieli problem. Aha, moment. Moment, moment. Nie przełączę internetu. Nie przełączę. Niestety w tej chwili jest to niemożliwe. Tak, na niecałe 2% mi gubi klatki. Kurczę, Felek. No tak, tak, tak. To prawda, ja się zgadzam z tą kawą. Zamroziło mnie na kamerce. No właśnie, słuchajcie, bo gubię klatki. Zaraz spróbuję to naprawić. Przez Wi-Fi właśnie teraz działam, dlatego nie widać. O, z dostawcą się internetu muszę rozprawić koniecznie. Mhm.
Dobra, słuchajcie. Łączę inny internet. Wybaczcie za chwilowe problemy. Mam nadzieję, że teraz już działa. Przełączyłem po prostu na inne Wi-Fi. Wybaczcie z góry za problemy techniczne, ale była przerwa na to, więc mam nadzieję, że spoko. No jak to zwykle u mnie bywa, muszą być problemy techniczne. Ok, już odświeżamy, powinno być w porządku tym razem. Już chyba dobrze, dajcie znać, czy wszystko działa. Myślę, że działa. Klatek już 0% zgubionych, więc jest dobrze. Wybacz, Torrens. Dobra, chyba powinno już wszystko być ok. Chyba powinno być ok. Sorry, ludzie, sorry. Dobra, chyba już działa. No właśnie, tutaj piękna widownia, a musiałem to wszystko obciąć, ale to przepraszam, no by cięło, nic byście nie widzieli. Jeszcze raz powtórzę, że przełączyłem po prostu inną sieć Wi-Fi, powinno być teraz w porządku. O, jest nas ponad 160 ludzi, serdecznie dzięki. Bardzo nas dużo, bardzo się cieszę, dobijmy do 200. No jeszcze pewnie mało osób się orientuje, gdzie są live'y, więc przypuszczam, że o to też głównie chodzi, ale bardzo się cieszę, że jest nas ponad setka, słuchajcie. No i mamy kolejnego przeciwnika. No i walczymy. C4. Dobra, zagrajmy skoczek F6. B6, takie troszeczkę inne szachy spróbujemy. Pytanie, czy można tutaj bić? No nie jestem pewny. Chyba nie można, ale zbiję. Jak nie można, to zbiję. I tutaj skoczek. Jak to stoi teraz? No tak, zagrajmy. O rety. No dziwna pozycja, bardzo dziwna. Na pewno nie najlepsza z naszej strony. Zaraz tutaj? Ja tu zaraz wszystko przegram, słuchajcie. Nie, no ja tu zaraz wtrąbię. Już mam problem z tym pionem. I to ogromny problem. O rety, rety. Muszę oddać materiał. O Boże, kochany, ale pograłem tragicznie źle. Tragicznie źle pograłem, słuchajcie, bardzo źle. Aj. Tutaj nic to nie da. Tragedia, no muszę wracać, w ogóle... Źle to wygląda. No jak uratuję tę partię, to będzie cud nad cudami. Nie grajcie tak jak ja, słuchajcie. Nie grajcie tak w ten sposób. Może przeciwnik się trochę pomyli. Postaram się grać trochę szybciej. Król F8, zaraz jakiś spróbujemy zagrać. Tutaj skoczek F6 jakieś grozi. Szybciej grajmy. Skoczek D4, jeszcze spróbuję tutaj blokady. Może jakieś cuda się zadzieją. Grajmy. Widełki wprawdzie są, ale wolę się raczej obronić. No, ale przeciwnik musi pomyśleć. Skoczek bardzo dobrze stoi. No, nawet nie myślę o widełkach, słuchajcie. Tutaj E6 groziło, bardzo niebezpieczne.
Próbujmy tak, może tu, no może jakieś tutaj jeszcze, słuchajcie, kombinacje, jak pozycja się trochę przyblokuje, może jakoś się, może się jakoś to uda uratować. No i tutaj. No i teraz pytanie, co dalej? Skoczek D4, mam fajne zagranie. Przeciwnik już trochę ma mniej czasu, to się liczy. No, ucieknijmy tutaj. Tak, muszę trochę stać w miejscu, liczyć na jakieś tutaj większe błędy przeciwnika. Zagrajmy tak. Chociaż nie, wieża H8 była ok, bo tu można było próbować. Chociaż z drugiej strony zawsze jest jakieś ale. Może nie będę go próbował specjalnie. A tak zagrał. No dobra, wracam. Niech bije. Niech bije. Raczej musi. Aha. Dobra, ja to wezmę. To jest kwestia. Gdzie? Tutaj. Z takim planem, że jak on zbije tu, to ja królem na G6. No właśnie. Król G6 będę miał. Skoczek bardzo dobrze według mnie broni. No ale król G6 chyba broni tego pionka. W ten sposób. I teraz jak tu aktywnie? Może tak. Coś w tym stylu. Tutaj wieża E5. Myśl. No oddam jednego piona, nie mam wyjścia. Spróbuję hetmany wymienić. Dwa piony mniej będą. Ajajajajajajajaj. No właśnie, to jest to. I to jest właśnie w tym cały problem. Po partii. Jeszcze nie zbił tutaj. I po partii. Podstawiłem strasznie. A, w ogóle go nie zda dwa mat. Ale słaba partia. Ale to wynika z tego, że z debiut pograłem tragicznie, słuchajcie. Nie gramy tak. Nie gramy, nie cwaniakujemy. Na pewno źle zagrałem tutaj. Nie można gońcem bić na F3. A, wiedziałem to, a mimo wszystko zbiłem. Strasznie. Chociaż wydawało mi się, że w tej pozycji w miarę wyszedłem. Mniej więcej w tej pozycji wydawało mi się, że w miarę jeszcze ustoję. Chociaż no jest gorzej zdecydowanie, ale no jeszcze tak można było próbować coś tu czarować. Nawet nie wiem co, no to trudno mi teraz powiedzieć. No trudno, zagrałem bardzo słabą partię. Bardzo słabą partię. Trudno. No widzicie, złość sportowa. W ogóle słuchajcie, było 5 rund, a ja mam ile punktów? Dwa? Dwa punkty, no strasznie źle. W tamtym tygodniu też było źle, a wyszło bardzo dobrze. Dobra, dosyć porażek, słuchajcie. Dosyć porażek. Nie ma już porażek w tym turnieju. Koniec, skończyło się. Nie można tak łatwo przegrywać. W ogóle ranking poleciał mi ponad 50 punktów w tym turnieju. Masakra. Zawsze, gdy się pojawiają problemy techniczne, to coś tam... Cześć, szamanie. No, co się stało? No, pograłem debiut jak sierota boska i tyle. Nic na to nie poradzę. No, ale uczymy się też przynajmniej jak nie grać. Jednak goniec z B7 był ważną figurą. Kaczmaro, matuję, ty tam uważaj na te teksty, bo ja ci tam, wiesz, zaraz dam. A tak przy okazji wejdźcie na kanał Kaczmaro, matuję na YouTubie. Zobaczcie, tutaj kolega też robi fajne rzeczy szachowe. Wbijajcie, subujcie chłopaka, bo musi zbierać te suby. Także... Możesz tutaj, Kaczmaro, wysłać nawet link do swojego kanału. Wklej sobie linka,
Bez krępacji. Dobra, dobra, nie udawaj tutaj Greka, chłopak. No trzeba grać swoje debiuty, to prawda, panie Zbigniewie. Trzeba. Gdzie można jeszcze oglądać na żywo? Ojejku, ale pytasz, pion E4, pytasz, czy w ogóle wszystkie szachy na żywo? No na Polskim Związku Szachowym są transmisje, jeśli o moje transmisje chodzi, to tylko tutaj, na Twitchu. Szachuś to nazwa, która mówi chodź i wygrać ze mną. No w ogóle, słuchajcie, nazwa Szachuś powstała 10 lat temu. Głównie miała się kojarzyć z zajęciami szachowymi wśród dzieci, tak, przedszkolnych. No i tak się przyjęło. No i tak zostanie, no dlaczego nie? Coś to komu przeszkadza? No mi to nie przeszkadza zupełnie. No szacher, szacher. A to już tłumaczę, dlaczego właśnie nazwa Szachuś. A pan Szachuś na YouTube pojawił się stąd, że po prostu dzieci tak mnie nazywały w przedszkolu, moi uczniowie, podopieczni. No i też tak zostało, no i tyle. Miało się to po prostu kojarzyć z firmą i się chyba kojarzy. No, 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 Pulchny, bez takich. Bez takich. Chociaż jeszcze napisałeś w miarę spoko. Okej. Okay. W tamtym tygodniu, w poprzednim Tablet Tuesday też było bardzo cienko. Początek był opłakany, prawda? Był opłakany początek. Pora to zmienić. Jeszcze 6 rund, jeszcze dużo, dużo gry. No jeszcze nie mówią tak szpaku, bo dzieci w tym wieku po prostu nie oglądają tak dużo YouTube'a. Jeszcze nie kojarzą pewnych rzeczy. Znaczy oglądają pewnie YouTube'a, no ale szachów może nie oglądają tyle, co trzeba. Ojej, piję tą kawę już chyba trzecią godzinę, kurczę blade. Koniec. Koniec kawochy. Jedziemy z szachami. Wiem, zrobię mały myk, słuchajcie. Otwieram okno. Powietrze zawsze dobrze robi. Zaraz, zaraz, czy to jest arcymistrz? Jasny gwint. Arcymistrz, czy to jest pani jakaś? Przegrywam i jeszcze dostaję arcymistrza. Ła! Jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Trzeci raz ten sam wariant dzisiaj. Fajnie. To mi się podoba. No, cały czas grają te A3. Okay. Będziemy grać jak Michał, nie Michał Talak, Capablanca. Techniczne rzeczy. Dobra, dajemy szacha, idziemy na końcówkę z arcymistrzem. Tylko teraz kwestia, co dalej, nie? Wymieniać. To w ogóle chyba jest. Łaj! Myślałem, że goniec będzie zbity gońcem na E2. Nie! A nie! Stop, spoko! Jest skoczek na D4! Uratowałem się przypadkiem. O Boże, kochany. Ja już z rozpędu gonię CF5. No nie, no teraz to jest dobrze. Teraz to jest spoko. Masakra, ale bym tutaj poleciał. Co tu się dzieje? Masakra, ludzie. To w ogóle chyba arcymistrz się zszokował. No nie, no to teraz nie jest źle, słuchajcie. No teraz nie jest źle. Ajajajajajajajaj. Masakra. Uff. No słuchajcie, tę partię trzeba wygrać. To nie ma siły, bo inaczej nie będzie happy endu. O Boże, kochany. Ojku. Koniec F5. Z rozpędu. O Boże, kochany. Dobra, cicho. Emocje na wodzy trzeba przytrzymać. Co to ma być? Proszę pana.
Coś ja mam grać? No coś muszę zagrać, no nie wiem, tak? Dobra, gramy tak. Dzięki Rymy za suba, dzięki serdeczne. Drugi miesiąc, bardzo mi miło. No może Pawlo ten gonie co 5 nie jest taki zły faktycznie. No może nie jest taki zły, trzeba sprawdzić się na kompie, jak to się dzieje tam. Dobra, tutaj? Hop. Hop. No nie zmienia to faktu, że ta pozycja myślę, że jest po prostu bardzo równa. I teraz jak zagra wieżą na E1, no to co ja mogę zrobić? Wymienić i grać bardzo równą końcówkę. No, może bym tutaj nie podstawił czegoś. Bardzo równa końcówka. Nie mogę tego przegrać. Tylko kwestia gdzie? Króla tu czy tu? No nie wiem, ciężko powiedzieć. No patrzcie, no. Ale zaraz, tutaj bije i tu. Dobra, ratujemy się. Znowu się ratuję, znowu podstawiłem. Ale chyba znowu się ratuję lekko. Chociaż już mi się średniej podoba. Mniej się podoba to wszystko. Tu jeszcze jest goniec. No właśnie, no. Muszę zbić, tu bicie. Mam piona mniej, no ale muszę to zbić. Pion mniej, no to już nie jest ciekawie. Lecimy pionem, żeby wyrobić wolniaka. Pion mniej, no dobra, teraz to muszę walczyć o remis co najmniej. Jak grać, szefie? Jak grać? Wrócić tutaj skoczkiem, coś tam powalczyć. No bieda, bieda, że pion mniej. Szkocka arcymistrz, no właśnie. Szkocka nie szkocka, ale... Pionka trzeba wyrobić wolnego. Nie ma jak. Jeszcze raz wracam. Aha, tutaj teraz. Dobra, tutaj idzie ten pionek. No idę tym, muszę iść tym pionem. Ciekawe, czy ona to widzi. Co to za poza jest? No i tutaj maszeruję. Bije król, tu, król, tu. Tutaj! Mam! Mam cię! Mam cię! Bito! Ja biję skoczkiem i pionek zasuwa! Ach, jednak zagrała tu jeszcze jakieś szanse. No dobra, jest tak. Ale to nie jest jeszcze takie proste. To nie jest jeszcze takie proste. Tutaj. Tutaj. Tego piona biorę. Za tego. Oj, to jeszcze nie jest taka prosta końcówka. Chociaż może. Tu. Tu. Wygrywam. Co za partia? Masakra. Co za partia? Przepraszam, że się śmieję, ale... No cuda się zdarzają, no. No i tutaj, i wygrywam. Nie ma jakim złapać piona. Aj, 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 jest! O Boże. Gambit Szachusia w obronie sycylijskiej, słuchajcie. Gonie CF5. No tutaj w ogóle, bo... No jak widzieliście pewnie, w większości partii mi bili gońcem i od razu z rozpędu gonie CF5 grałem. No to mnie przeciwniczka zaskoczyła. Ale okazało się, że na szczęście skoczek na posterunku. Wow. Masakra. Dobrze ten wolny pion był wyrobiony. Jakaś jedyna szansa po prostu. O, rety. No, wrzucimy chyba sobie ją na YouTube. Tak, macie rację. Takich perełek emocjonujących to mało mamy w szachach. To prawda, ale to kabaret, nie partia.
O, i to jeszcze arcymistrz, chociaż no wiecie, arcymistrz kobiecy, no to też nie jest mało, no, co ja w ogóle gadam, no to jest ogromnie dużo, no. Nie każdy ma arcymistrza. Dobra, zobaczymy reakcję Stockfisha, okej. Ciekawe, co Stockfish powie. Ocena. Warianty. Teraz zobaczymy, słuchajcie, pogoniec F5. Zobaczymy, co pokazuje teraz. No, męski niby GM, to prawda, więc może to nie jest kobieta. Skoczek E5 pokazuje, a goniec F5 jak ocenia? Plusik mały dla białych, więc tragedii nie ma, no spoko. Zawsze na zaskoczenie. Wicie, wicie i tutaj cyk. A jak tę pozycję ocenia Stockfish, zobaczymy? Pewnie podobnie, też 0,5. Aha, wieża E1, tutaj. No, białe nie powinny mieć problemu ze zremisowaniem tej pozycji. Z drugiej strony raczej czarne też nie powinny tutaj przegrać. Kobieta z tytułem męskim, no to nie, no to słuchajcie, no to... To 2500 musiała w życiu osiągnąć ta pani. 52 lata, no tak, troszkę, no wyczułem słabszy poziom faktycznie, no bo tę partię powinienem przegrać, jak pionka mi tutaj wzięła, to kwestia, no dobra, no ale nieważne, no słuchajcie, to jest masakra po prostu, co tu się działo. Arcymistrz to arcymistrz, koniec i kropka, tak, tak już jest. ale partyja, masakra, no dobrze, warto było przegrać wcześniej partię, żeby, ale zaraz, jak to się stało, że ja mam 2542, przecież miałem 2500 niedawno. To coś tam z rankingiem się zrobiło chyba nie tak. Dobra. Aha, sorry, wam tutaj analiza przeszkadza. Już cofam. Tak, bo nie widać całej szachownicy. Dwa razy fuks w ciągu jednej partii, no. Znaczy, no tak, to prawda. Bardzo znana arcymistrzyni. No ja właśnie tak nie za bardzo kojarzę Raven, ale dzięki. Gruzińska szachistka, reprezentantka Szkocji od 2008, arcymistrzyni od 87. O Boże, ja w 87 się urodziłem, ona już była arcymistrzynią. No to tym bardziej wielki zaszczyt, no fajnie. Nie, to nie było subskrybent zaplanowane. Tutaj autentycznie goniec F5 podstawiłem. No kurczę, ale ten wariant jest bardzo remisowy. Zobaczcie, w tym turnieju już 3 razy ten sam wariant powstał, gdzie jest pionek izolowany. No to jest oceniane właśnie jako remisówka taka mimo wszystko. No może to jest dobry wariant na takich zawodników bardzo silnych i kwestia utrzymania tej pozycji w miarę równej. Chociaż ja lubię takie rzeczy. Ja mogę takie rzeczy grać i próbować wygrywać tak, wiecie, małymi kroczkami. Chociaż to jest dużo powiedziane. No muszę spytać jakiegoś fachowca, co on o tym sądzi, o tym wariancie. Tych wariantów oczywiście jest dużo, ale bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Dobra. Czy ja mam swoje... Jak zacznę grać swoje warianty fiwku, to zacznę przegrywać, ale tutaj próbuję grać właśnie tych dwóch skoczków, to takie moje nowe warianty, no. Kaczmaru matuje, no. Wariant remisowy jest, zależy kto gra. Jak widzisz, mi się udało. O Boże, kochany. No, królem zagrała tutaj na D3, prawidłowo. No, król tutaj stoi bardzo dobrze. Według mnie. Weszło. Jest okej. No dobrze, czekamy. O, jest kolejna runda. Lecimy. No Andrzej, jak obejrzałeś wszystkie filmy u mnie na YouTube, to szacun. Szczególnie ten maraton 11,5 godziny. To wielki szacun. Trzy punkty na 6 póki co. No
Muriego. Musisz mi coś więcej powiedzieć. Z widzenia pewnie tak. O, to jest zły ruch na pewno. W teorii. Tylko teraz bądź mądry i graj dalej. Dobra, pytanie, czy F3, czy takie H3 tutaj wrzucić? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że H3 zagram z planem G4. Tutaj? No dobra, zagrajmy G4. Dwa razy zasnąłeś, jak oglądałeś. Masakra. Taki miał być skutek. Ej, no to ja gram tutaj i biorę piona zaraz. No, czysty pion. Jest gitara. Chociaż skoczek na F3 też było możliwe. Ale myślę, że goniec. Tutaj będzie strzał. No dobra, A4. I tu się trzyma, biorę piona. No to sobie wracam. Chyba wracam. No to sobie wracam, cyk. No i F3. Chyba tak. Pion wzięty, nie spróbuj. Nie będziemy próbować dawać przeciwnikowi jakieś tutaj szansy na kontrę. O, to mi się podoba. Zapychanko. No ale z pionem więcej. Dobra. Muszę tak, koniecznie. Po G5 jak się zachować. Jak przepcham, to w ogóle ten pion więcej nie będzie miał znaczenia. Pytanie, czy G5 można? Może G5 będzie dobre. Tak, G5 musi być dobre. Bo teraz będę mógł zagrać sobie tak. I próbować wymienić. A czekajcie, a zagramy sobie A5 w ogóle. Po tym ruchu wymienię. Nawet w przelocie tutaj wymienię na B6. Dobra, będę miał zawsze opcję na przełom. Ten pionek zostaje. No myślę, że. Myślę, że. A może B3 tutaj przytrzymamy. Ja nie muszę. A, piona mogłem wziąć na A6 kolejnego. Czyli dwa bandowe piony mogłem zjeść. Jeszcze tego nie zrobiłem. A, i tutaj już będzie się trzymać. Ok, grajmy tak. Jednak trochę za szybko. A zaraz, tutaj zapis partii. Gdzie jest zapis partii? Tu jest zapis partii. Ok. Taki będzie ruch planowany. Ok, ok, ok. No właśnie. Może roszada jest dobrym ruchem? Nie, roszada nie może być dobrym ruchem. Bez roszady gramy. Króla tutaj będziemy stawiać. Albo po prostu spróbować wymienić gońce i nie będzie takiego podparcia na A4 mocnego. Tak, królem nie muszę zasuwać, chociaż na E2 się zawsze król przyda, bo złączy poniekąd wieżę. No właśnie, widać ten plan przeciwnika. Dobra, od razu próbujemy wymieniać jednego gońca. Opłaca się subskrybencie bić tam na A6, po prostu za szybko zagrałem. A ty, tu mi zbijesz. Kurczę, spryciula, no. Masz. Masz się męcz. I co teraz? Nie możesz zbić gońcem, bo stracisz parę gońców. Zbił gońcem! Z przyjemnością. I to wielką. Tutaj! A wymieńmy to. Co? Go. Tutaj. I wieża wchodzi do gry. Pion więcej. Świetny goniec. Nie, no samograj. To jest samograj. No muszę uważać. Muszę uważać. Zdecydowanie muszę tu uważać, żeby nie podstawić. Może najpierw tutaj wieżyczko spokojnie. Pilnujemy C3. Król D3. Potem tak. No ale tutaj goniec to jest zabijaka totalny. Okej. Tak jak już mówiłem. No dobra, niech będzie tak. Tutaj zagrajmy.
i zwiążemy. A zaraz, tu jest szach. Dobra, trochę mi się rozegrał tymi figurami. Skoczek na C3. Nie tutaj zagrał? Aja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 j. Faktycznie. O rety. Muszę tu bronić wieżą. To jeszcze trochę tutaj technicznie trzeba będzie pograć. No wchodzi, dobra. Tak, próbujemy. To teraz będzie lżej bez tego czarnopolowego gońca. A, może i nie. Może i tak. No dobra, próbujemy wymieniać te wieże. Co pewnie przybliża przeciwnika bardziej do remisu. No muszę to dziadostwo wymienić. Sorry za wyrażenie. No i teraz coś, to zawsze mam przełom, to jest bardzo ważne. Hop. Tu nie wpuścimy figurki. Tutaj nie wpuścimy figurki na B4. No i tam mam przełom. To musi być wygrana końcówka. Po prostu musi. Tego zablokuję. Jeszcze pokombinuję, co dalej tu zrobić. Tutaj, tutaj, tutaj. Muszę jakoś to rozwiązać. Może tak, jeszcze z planem takim. Niech on sobie tu idzie, nie pójdzie tam. Wiadomo. Coś może skoczkiem tu, tu. Dobra, coś skoczkiem spróbujemy. Tu się wszystko trzyma. Nawet jak skoczek na B4 wejdzie, to nic nie da. A tu coś pokombinujemy. O ile da się coś pokombinować. Dobra, piona oddać. Oj, to może być też ryzyko. No ale już się powiedziało A. Tutaj gram. Pozwoli mi na to? Nie pozwoli. Słuchajcie, przesadziłem, co? Przesadziłem. Z pozycją. Uhuhuhuhu. O rety, przegrywam. Kurczę, przegrywam to. Masakra jakaś. Nie, no po prostu tak nie może być. O, dobra, koniec partii. To musiało się zemścić, niestety. No jak tak można przegrać taką pozycję? Ale to jest dowód na to, że widzicie, no remis miałem w kieszeni, a no jak ja mogłem to przegrać? Ajajajajajajaj, słabo dzisiaj, słabo. No, dzisiaj kabaret jest na szachownicy. No zerknijmy sobie. Nie no, wiecie, no takie pozycje, no nie można przegrywać takich partii, no. Żal, wiecie, co ściska. O Boże, kochany. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Po prostu taką pozycję przegrać. Tu samograj, w ogóle nie wziąłem tu pionka. To już powtarzam po raz kolejny, nie? Na A6 nie wziąłem pionka. O Boże święty. Mniejsza z tym, to i tak partia była bardzo dobra. No zobaczcie, to jest samograj po prostu. Jeszcze jak w ogóle on oddał tego gońca, no mogłem wszystko zagrać. Mogłem nawet nie wymieniać wszystkiego. Mogłem tak próbować zagrać. Nawet królem na E2 teraz, żeby tutaj wieżę włączyć i mieć tą wieżę więcej w grze. Jak amator. Po prostu jak totalny amator. No dzisiaj, słuchajcie, dobra nauka z tego, jak nie grać. Przede wszystkim. Boże, kochany, litości, nie wiem, już nie mam słów na swoją grę. Ile ja mam punktów w ogóle? Marne 3 punkty na 7. Partii jest jeszcze 4. Dobra, wygrywamy wszystkie 4 do końca i będzie 7. Nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia, no. To, powiem wam, jeden z gorszych Title Tuesday, jeśli chodzi o wyniki, przynajmniej po tych 7 rundach. Co zrobić? No, będziemy płakać. Tak, dobra partia.
Dobra, ale obiecuję Wam, że na następne Tilted Tuesday zmieniam myszkę, jak już mam na coś zwalić. Już nie domaga lekko, mi tam guzik czasem nie łapie. To też dyskomfort gry może. Więc mychę zmieniam koniecznie. No ale przynajmniej przeciwnik się cieszy ze zwycięstwa z totalnego wora, więc teraz on ma tę radość, którą my mieliśmy przed chwilą. Jedziemy dalej. Dobra, fajnie, że bez przerwy. Szkoda, że tylko jednego arcymistrza. Nie, dwóch arcymistrzów mieliśmy. No to karma, dokładnie. Dobra, gramy E5. F5 też można. No nara, kaczmaro, cześć. Dzisiaj nie było zupy, Rutra. Nie było dzisiaj zupy. Ale pewnie jakby nie myszka, to zupa byłaby zasłona, oczywiście. Dobra, masz ci los, bijemy tego skoczka. I tu H6 trzeba zagrać, o ile pionek ten wybije. No właśnie, żeby ograniczyć tego paskudnego gońca. Cztery na cztery. Teraz będzie 4 na 4. Nie ma wyjścia. Do końca. Nur jest już tak głęboko, że to nie ma po prostu wyjścia i trzeba wygrywać. Bardzo sprytne posunięcie, muszę przyznać, C5. Ale przez B6 za chwilę spróbuję to rozwiązać. Spróbujmy. Tak, wyczuwam, że przeciwnik nie jest najlepszy po posunięciach. Tak, szpaku, tam fajne rzeczy się dzieją po tym H5. W ogóle te pionki bandowe teraz robią furorę w różnych otwarciach. Warto się nim przyjrzeć. No sam Magnus Carlsen H4 tam próbował grać w którychś momentach we wczesnej fazie gry. Ciekawe rzeczy. A Alfa Zero pewnie to podpowiada. Nie, no prezes, zobacz. Wieża E5. Ajajajajajajaj! No to przyprezesiłem, no. Wieża A7 gram. Czyli on lepiej taktycznie zagrał. Witajcie, cześć ludzie. No tutaj. Pion mniej, ale jeszcze tragedii nie ma, chociaż pozycja białych jest bardzo dobra, na pewno. Jak bije mi tu, ja hetmanem odbijam. On tutaj, ja tak, on daje szacha. Nie, nic nie ma. Okej, lecimy tak. No D6, trzeba zagrać taki ruch. Muszę uważać na takie posunięcie, bo na końcu to zbiję i dostanę strategiczną plombę. Taktyczną plombę, przepraszam. Ale wieża A5 jest ciekawym ruchem. Tu myślę, bardzo fajnie może się zasłonić za chwilę. Chociaż na różnobarwne może warto zagrać i skoczek E4 przysunąć. Trzeba uważać oczywiście na mata na G7. Wieża A5 mi się podoba. Może za szybko troszkę, ale już poszło. No tak, właśnie jak często powiem, że ktoś jest nie najlepszy, słabe ruchy, to ja coś podstawiam. Muszę po prostu zamknąć twarz. Nic nie gadać. Ale przeciwnik ma mało czasu. Oj, żebym czegoś nie podstawił. To jest moja szansa. Wolno gra. Słaby jest. No i cztery zagrał, to jest chyba dobre posunięcie. Tutaj. To jest bardzo dobry ruch w ogóle. Czekajcie. Tu. Tu gram. On odejdzie tam,
To tutaj zasunę. Dobra, to chyba nie był najlepszy ruch jednak, bo odpowiedź jest według mnie dobra. Wieża E5. OK. A, jednak dobry ruch. Nie, zły. Dobry? Dobra, tutaj. Tragedii nie ma. No zbić nie może. No co on zrobił? Hop. No mówiłem, że nie może zbić. Teraz to już na pewno się nie pomyliłem. No to postawił, prawda? Teraz to ja mam wieżę więcej. Jak nie będzie mi sklika, to wygram. I proszę pana, niech będzie tak. Chcę zagrać gońcem tutaj i wymienić. Też też goniec D3, goniec F1 z matem na H3. Wygląda też ciekawie, no zawsze tutaj, nie, no wymieniamy. Wygraliśmy, wygraliśmy. 4 na 8, dobrze mówię, tak, 4 na 8, no ale ja mówię, wszystkie partie teraz do końca, do końca. Do końca, moi drodzy. Jest wygrana, jest dobrze. O, rety, rety, jest świetnie. O, bawimy się, bawimy się. Wiecie, ten turniej ja traktuję naprawdę bardzo treningowo i zabawowo, chociaż każdy lubi oczywiście wygrywać. Andrzeju, dziękuję ci serdecznie za punkty. No 25% planu, no to to jest, myślę, że bardzo duży procent. Tak, jak wygrywamy, to my wygrywamy, a jak przegrywam, to ja przegrywam, dokładnie. No, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb. Jak to mówią klasycy. Słuchajcie, założyłem niedawno TikToka. Jak ktoś jest biegły w TikToku, to zapraszam. Linki na pewno znajdziecie na YouTubie u mnie. No, spróbujemy tam się pobawić. Wstawiam króciutkie filmy, oczywiście szachowe, tak, żadne wygłupy. Chociaż korci mnie trochę, ale może nie ten wiek. Więc zapraszam, jak ktoś ma ochotę. No a tam na razie po prostu testuję, bo też nie znam tej aplikacji dobrze, więc... Ale trzeba próbować nowych rzeczy. No dzisiejszy turniej jeszcze się nie skończył, więc nie wiadomo, czy jest wyjątkowy. No ale tam się działo, działo się trochę, działo się. To prawda. Pion E4 to są animacje, jak ktoś followuje, czyli zaznacza, że jest, ojejku, jak to powiedzieć, to jest taka subskrypcja jak na YouTubie, bezpłatna subskrypcja, taki follow, czyli obserwujesz po prostu kanał na Twitchu i jak włączysz tam sobie taki dzwoneczek, to jak zaczynam streama na żywo, to wtedy powiadomienie ci przychodzi. O ile na przykład masz na telefonie aplikację, to na telefon przychodzi. Lub też na maila, z tego co wiem, może się mylę teraz. Ja mam też aplikację w telefonie, więc to wyskakuje. Dobra, okej, moi drodzy, czekamy na kolejną rundkę. No nie mogę tak dawać za przeproszeniem D, bo aż wstyd. Jak to się w ogóle tabelka klaruje? Hikaru 7,5 tutaj ma. Zobaczmy, poszukajmy jakiegoś Polaka, który wysoko stoi. Czy takiego znajdziemy? Jeszcze jakieś partie oczywiście trwają. Może kogoś ominąłem? No cieszę się, Marcelino, że masz ubaw moim kosztem, ale to chyba też na tym czasem trochę polega. A, przerwa jest po 8? Krótka? A, to taka króciutka. No ale jeszcze grają. O, spoko, spoko, można pogadać. Można pozadawać niewygodne pytania. Jest chwila przerwy, nie będę miał wyjścia, będę musiał odpowiedzieć.
Kilde Piotr ma punktów 5 na 8. Ja mam 4. Może on jeszcze gra, więc może mieć 6 na 8. Dobra. Tabelkę trzeba schować i zobaczyć, co będzie dalej. Z żoną mam grać na live'ie? O, nie, nie, nie. Małżonka nie gra w szachy. Absolutnie nie ma wstępu tutaj. Kiedyś przypadkowo włączyła streama na Twitchu i robiła coś na komputerze. Zupełnie przypadkowo. Ale to jakiś czas temu. Najwyższe miejsce w tym turnieju? Chyba byłem w pierwszej 50, tak mi się wydaje. Chociaż mogę się mylić. W 60 na pewno. Nie pamiętam dokładnie. Czym się zajmuję oprócz grania w szachy? Czasem analizuję partie szachowe. No, uczę generalnie szachów. No i tyle. No. Sprawi mi to dużą radość. Teraz robimy YouTube, robimy różne rzeczy, szkolimy. Różne rzeczy są w planach. No, ja się z tego cieszę, bo jest fajnie, można żyć, a poza tym robimy to, co lubimy, no i tyle. Zresztą, słuchajcie, ja uważam, że szachiści zawsze sobie w życiu radzą. Jak tylko czegoś chcą, to po prostu to robią i tyle. Więc dobrze jest grać w szachy. Szachy dużo, dużo uczą, nie tylko samej gry, no, życia. No, zresztą dobrze wiecie pewnie, no, to się wałkuje we wszystkich tam artykułach i tak dalej. Kto wygra Tata Steel? Myślę, że Caruana ma bardzo duże szanse, no jednak jest dobry. Caruana się spina mocno, znaczy się w takim pozytywnym sensie. No, jest i pienko ma, bardzo ładnie idzie, no ale też Firuzja bardzo dobrze stoi, jak wiecie. Dotknięta figury, ja tego nie widziałem, ale no, tam wiecie, no, mistrz świata, no, ciężko powiedzieć, no, nikt tam pretensji nie ma, no bo po co. Nie wiem, nie ja jestem sędzią, nie na mnie spoczywa ciężar odpowiedzialności, niech robią z tym, co chcą. Zresztą nic już nie zrobią. No nieistotne, myślę. Po co to się tam zagłębiać w jakieś szczegóły, słuchajcie. Lecimy dalej z partią. Dobry wieczór, Ineścik. Żona tłukła sznycle na Twitch? Nie, chyba nie. Coś tam robiła do pracy. Jak moja małżonka by tutaj analizę strzeliła, to słuchajcie, nie, byście nie wiedzieli, co się dzieje w tej analizie. Na pewno tak by było. Dobra. Podsumowując, mamy 4 punkty na 8, 50% póki co, 3 rundy do końca i 3 rundy do końca wygrywamy. Nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. Trzeba ładnie zakończyć wieczór, dzień i lecimy. Zawodnicy, no, raczej nie mogą rozmawiać ze sobą podczas gry. Raczej nie. Prufus. Prufus? Dobrze przeczytałem. Siemano. Cześć. Witam, witam, witam serdecznie. Streamowanie na Twitch, czy było to moją decyzją? Nocna Liga, no, ja już zacząłem streamować bodajże 2 lata temu, czy 3 lata temu, 2,5 roku temu. Potem przerwałem po prostu, jak zacząłem robić filmy na YouTube, no to postanowiłem sobie po prostu streamować. Z tego też czasem wychodzą fajne materiały. Jak wiecie dobrze, no i tyle, no, pokazujmy, jak gramy w szachy i dzielmy się swoją wiedzą, myślę, że o to chodzi. I tyle. Witam Cię, Stefanello. Przekąsić w trakcie partii szachowej, słuchajcie, podczas partii szachowej jeść nie wolno, znaczy się nie można teraz jeść przy szachownicy, pić wodę, czy herbatę, czy kawę i tak dalej można. Ale oczywiście przekąsić coś można odchodząc od szachownicy. Tak jak pójście do toalety jest dozwolone jak najbardziej i jak chcemy sobie chwilę odpocząć i zrobimy ruch, wstajemy, bierzemy sobie kanapkę i jemy i tyle. Można, w ten sposób można, ale przy szachownicy nie można jeść.
Konto Pan Szachuś. Chciałem na tym koncie robić stream, ale jakoś nie mogłem zmienić nazwy i tamto konto jest nieaktywne, tam nic się nie dzieje, nie będzie się działo. Szachus.pl zostaje. Żaden fake. Ja też Rymy zakładałem to konto, więc tam mi nikt tego nie zakładał. Tam się absolutnie nic nie dzieje. O rety, woda się skończyła. Jeszcze mam na jeden łyk w odpowiednim momencie. To zostawię sobie na czarną godzinę, na gorące sekundy podczas gry. Dobra, moi drodzy, niech ta przerwa się kończy. Przerwy źle działają w tym wypadku. Ok, czekajmy na kolejną rundkę. Pule nagród w turniejach polskich i międzynarodowych. Różne pule są nagród. Na turnieju w Suwałkach kiedyś było 10 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, ale różne są. To w takich wielkich festiwalach to coś koło tej nagrody za pierwsze miejsce są, ale też różne dodatkowe. A w międzynarodowych też zależy jaki turniej. No, w międzynarodowych raczej większe, ale to też zależy jakie rangi turniejów. Na przykład takie siedmiorundowe turnieje w Niemczech bodajże to około 1,5-2 tysiące euro za pierwsze miejsce, ale to są takie krótkie, szybkie turnieje. W sumie fajna sprawa. Nigdy nie grałem, ale wiem, że fajna rzecz. Dziwne zachowania rywala w czasie partii. Czy kiedyś miałem? Na pewno się zdarzały. Musiałem sięgnąć pamięcią głęboko. Jakieś chrząkanie takie kiedyś nieprzyjemne było. Strasznie mnie to denerwowało. Ale dokładnie teraz nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to dam znać. Dobra, przeczytam komentarze za chwilę. Lecimy dalej. D4. FM Rosja. Taki ruch zagramy, żeby troszeczkę przeciwnika zmylić. Może tak. No i okej. Aha. No A5 prawdopodobnie będzie. Nie ma A5? Jak to grać teraz, szefie? Dobra, ja gram A5. I wieżę A4, żeby tego gońca przestraszyć i tutaj na B7 uderzyć. Skoczki wzajemnie muszą się pilnować. Ok, zagrajmy wieżę A4. Wybije na D2? Jak wybije to gońcem chyba. Tu mi zbije, tak zbije król rozwalony, ale chyba tak będzie trzeba. Tutaj zagram jednak. Ciekawie. O, dzięki serdeczne za donajcika. Nie wiem co zagrać. Tak? Kurczę, czy bić znowu? Opowiem wam, jestem trochę zagubiony w tej pozycji. Zbijmy to. Tutaj. Czy bić tu, czy nie bić? A, zbił jednak, dobra. Ha, tutaj, dobra, wszystko jasne. Znaczy, ja tutaj jeszcze nic nie tracę, na szczęście. Gońce. Zagram hetmanem na A3, jak skoczek zbije na C5. Dobra, tak zagramy, będziemy grozić tak. Chociaż też muszę wieżą zagrać. Może tutaj będzie w miarę bezpiecznie. Tu może zbić. I to zrobił od razu.
teraz trzeba uważać. Może tak, z takim planem. Okej, wygrajmy tak, mimo wszystko. Wieża będzie zawsze tam spoglądała. Ta wieża trochę się tu faktycznie poplątała, ale... Tutaj poszło od razu. Dobra, biję to. Nawet nie patrzę. Wieża może tutaj grać dobrze. Wieża G4. Wieża gra bardzo dobrze według mnie. Znaczy tak nietypowo. Teraz plan jest taki. Tutaj wiązać. Jakiś F5 będzie pewnie straszył. Tutaj? Aha, tutaj, tutaj. Dobra. Muszę tak bronić. Ajej, przecież ja miałem goniec na C3 i biłem na G6. Po co ja królem na G2 zagrałem? Tutaj już wygrywałem partię. No fatalnie zagrałeś, Krzysztof, no. Fatalnie. Już wygrywałem tak szybko. No dobra, ale nie jest źle, tak? To nie jest tak, że ja przegrywam. To nawet i takie pozycja jest bardzo dobra. Ale przeoczyłem szybko wygraną. Nie będzie tak. Jak tu zagra, to z powrotem. Wprawdzie trochę wieżę mi wytrącił z równowagi. No ale teraz ma problem ze skoczkiem chyba. Chyba duży problem. No musi skoczkiem odejść, to ja biorę wieżę i jakość więcej. I jeszcze mam minutę przewagi. Tak też można. Tak zagrajmy. Jak tu, to tu. Teraz grozi bicie tu i bicie po prostu tu. Aha, mogę też tak. Mogę też tak. A tutaj tak i tutaj mam jeszcze ruch w razie czego. Mamy też takie posunięcie. Zaraz, ta wieża nie jest broniona. Zapomniałem w ogóle o niej. Zrobimy małą sztuczkę, może tak zagrajmy. Jak wybije, pionek wybije, wieża C8, goń... A nie, końcem się tam nie broni. Opcją. Chcę tam dać mata hetmanem na F8. Nie pozwolił. Wracam tak. No tak, muszę. Co to ma być? Aha, dobra, jakaś szansa tutaj, dobra. Kumam. O kurczę. Nie, dobrze. Tu bicie jest. Dobra, jest wygrana. No jakby zbił tutaj, to hetmanem też wracam tu. Pewnie można było dokładnie, no tak jak wspominałem, goniec C3, ale jest wygrana. O, witam cię, tata Julii. Dzisiaj zaczęło się tragicznie, ale jest 5 punktów na 9, więc wracamy i obiecałem jeszcze dwie wygrane. Obiecałem, no. O, dzięki Andrzeju, bardzo mnie rozpieszczasz z tymi punktami, dzięki serdeczne. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Cóż tam, w Suwałkach dobry turniej. Czy ktoś opłaca pobyt zawodników? Nie, no raczej jedziesz na własny koszt, chyba że jesteś arcymistrzem i masz jakąś specjalną umowę. Pewnie tak to się dzieje. Witam cię, Czes Bortkork. Witam serdecznie. Dobra. Tak. No tutaj Mariuszu, tak, to prawda. Trochę się matowych tak problemów działo. No,
jaki jest mój największy sukces szachowy? Wydaje mi się, że zawodniczo to Mistrzostwo Polskie do lat 18 w szachach szybkich. Znaczy to były szachy no szybkie, bo na 15 minut. Miałem wtedy lat 17. To był rok, o Boże, 2004. 2004 bodajże. To tak juniorsko zawodniczo, a też udało mi się wygrać turniej międzynarodowy kiedyś, wygrać nie, z niejednym arcymistrzem. Tak ciężko mi teraz stwierdzić. W ogóle uważam, że słuchajcie, każdy, kto gra w szachy, to jest zwycięzcą. Może trochę przesadzam oczywiście, ale jak się zdobywa taką drugą, pierwszą kategorię, to te szachy stają się takie fajniejsze trochę, bo jak się troszeczkę zagłębimy bardziej w te szachy i więcej rozumiemy, to naprawdę one stają się bardzo fajne. Więc polecam spinać cztery litery i mocno pocisnąć, bo mówię, od drugiej, pierwszej kategorii to się robią fajne, fajne szachy, a jak się gra trochę na wyższym jeszcze poziomie, to zupełnie jest ciekawie. Można się oczywiście szachami szybko zniechęcić, jak wyników nie ma, no ale jak w każdym sporcie nie wolno się poddawać. Czy ta opcja premium na czeskomie się opłaca? Wiesz co? Wydaje mi się, że tak. Ja ją mam, bo mam tutaj tytuł i mam ją dożywotnio. O, dla samego tego można próbować podnosić poziom. Nie korzystam z wszystkich funkcji, ale wiem, że bardzo dużo materiałów dzięki temu można też zyskać. Warto sobie popróbować. No to nie jest majątek na pewno. Co sądzę o formie Magnusa w Tata Steel? Myślę, że za to chwilowy spadek. Wydaje mi się, że no Magnus Carlsen no trochę nie ma formy, to prawda. Nie wiem z jakich powodów. No wiecie, utrzymać się na topie, na świecie non-stop jest szalenie, to jest najtrudniejsze chyba niż zdobywanie tego tak naprawdę. Utrzymać to jest, no ciężko powiedzieć, no troszkę słabiej gra, no to prawda, tak. Chciałbym grać chociaż w jednej dziesiątej słabiej, tak jak Magnus Carlsen w tym momencie. Tak, udało mi się wygrać z Aleksandrą Kostyniuk, to też takie zwycięstwa cieszą, to prawda. No super, Rutra, dzięki, że się dzielisz z tym, no tak, warto, gold na czeskomie wystarczy do fajnych rzeczy. Czy są teraz takie jakieś turnieje online z pulu nagród, czy takie? Wydaje mi się, że głównie o prestiż, ale z pulu nagród wystarczy poszukać na ChessArbiter. Może się to coś tam dzieje. Ja mam nadzieję, że te turnieje zaraz wrócą, bo grać się chce, kurczę, słuchajcie. Dobra, mistrz międzynarodowy. No to już nie przelewki, znowu białe, gramy. Runda przedostatnia. Dziesiąta, tak, jak dobrze. Tak, dziesiąta runda. Lecimy. Okay. No i gambit hetmański. Dobra. Niech będzie tak. Spił szybko, to ciekawe. No zagram te A4, bo mi się podoba, nie chcę B5 dostać. Teraz jak zbiję tutaj, to kwestia, czy pionkiem izolowanym mieć. No tak, wezmę izolowanego, żeby tutaj nie wszedł mi skoczkami. Skoczek D5 teraz można też grać. Dobra, skoczek E5. Czy wybić tu? Nie bardzo mi się chce. Tu grozi, zagrajmy tak. Skoczek E5 stoi dobrze. Nie ma... A, tu podstawiłem. Okej, podstawiłem piona. No nic, trudno, trzeba żyć dalej. Ten wprawdzie blokuje te dwa póki co, więc może to jakoś się. Tutaj? To tu. Tu wisi wprawdzie. A tu pójdzie do góry, dobra. No ale nie, no bijemy. Bijemy. To chyba wygląda dobrze. Tutaj teraz wisi. Oddał pionka. Nic nie ma.
przynajmniej nic nie widzę. No i tego biorę, tak? Nic się nie dzieje, wszystko się trzyma. Chyba wszystko. I zasuwać pionem do góry i koniec partii. No bo jak inaczej? Tu grozi, tu. A w ogóle wzięcie. No to co? Hop. No hello. Nie widzę nic lepszego. No musi raczej wieżą zbić i tu. No wygrana partia. A nie. Jeszcze nie wygrana. Dobra, ale bijemy z szachem. Goniec tutaj zawsze był silniejszy trochę chyba. Go do góry. Jak on ma się bronić? Nie wiem. A to jego problem. Hop. I figurka więcej. Do wora. I tak gra mistrz międzynarodowy? No to dobra, ja gram też tragicznie, więc... Mamy to, mamy 6 punktów, no i jeszcze czeka nas ostatnia runda, słuchajcie, będzie 7 i będzie spoko, no. Jest dobrze, jest dobrze. Mam wrażenie, że Magnus sobie tam troszkę testuje tych GM-ów i gra dziwne szachy, takie na pułapki, jakby trochę nie w jego stylu. Wrażenie takie można mieć. Dzięki Andrzej, po raz kolejny. No gra jak gra, nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia. No, ma po prostu trochę słabszą formę i tyle. W rankingu polskich szachistów, na której jestem pozycji, dokładnie nie wiem, można to sprawdzić na FIDE, ale wydaje mi się, że około 150, 160, może, nie, może w 200 się jeszcze ciężko powiedzieć, musiałbym sprawdzić. No, to na razie nieważne i tak wejdę w pierwszą setkę kiedyś, niedługo mam nadzieję. Taki jest plan. Kiedyś byłem w pierwszej setce, ale spadłem. Niestety w rankingu. Witam Cię Mateusz. No, na początku szło bardzo źle, teraz jest lepiej trochę, 6 punktów, chociaż zawodnicy nie byli jacyś super topowi, ale jak na dzisiejszą grę to i tak jest elegancko. Pytanie. Poza netem tylko 2-3 razy grałem w turniejach. Na ChessRabbit znalazłem to i tam... że mam ranking uzyskany ponad 1800. Czy to znaczy, że taki ze mnie kozak, że druga kategoria bym, że drugą... No tak, sorry za skróty moje myślowe, że czytam. Tak jak uzyskany masz PZ-szachu 1800, no to zdobywasz dwójkę raczej. Tak to powinno wyglądać. Mam na licze z 2040, Blitz plus 1900. Czy to maks, jaki osiągnę, nie należąc do klubu i nie mając kategorii szachowej? No, tata Julii, powiem szczerze, jak masz 2040, a w blicu 1900, to oscyluje około drugiej kategorii, więc warto zagrać i tę kategorię uzyskać. Myślę, że na pewno warto. Dzień dobry, czy w wieku 22 lat jestem w stanie jeszcze dojść do drugiej kategorii? Lenny. No, na luzie i to w pół roku nawet, jak dobrze przyciśniesz. Mam nadzieję, no w rok na pewno, jak dobrze przyciśniesz. Po prostu trzeba grać. Podstawy znam, nie mam żadnej kategorii, ale chciałbym zająć się tym trochę poważniej. Każdy ma szansę od zera, słuchajcie. No to jest... To nie jest trudne, no. Piątkę robi każdy. Czwórkę też. Trzecią kategorię, no. Trochę tam trzeba się już nauczyć. No ale tu, słuchajcie, szachy się mówi. Ciekawe zaczynają od dwójki, jedynki i trochę wyżej. Tak mniej więcej. No, Janek dzisiaj remis, Radek niestety przegrał. Dzień dobry, witam Cię Szymach. To były turnieje bez przyznawanych kategorii towarzyskie. Aha, tempem 15 plus 0. No jakby były nie towarzyskie, to byś taki ranking uzyskał. Kategoria by była. Witam Cię Ksaju. Witam serdecznie. Jak ja bym chciał mieć 22 lata, no też bym chciał. Zostałbym mistrzem świata jeszcze. Ojej, no tak. Lata lecą szybko, nieubłaganie. Nie zdążyłem przeczytać wszystkiego. No, nie ma sprawy, Mateuszu. Na koniec może atak 4 pionów, ale wiesz co, będę pewnie grał czarnym kolorem, więc 4 piony się nie udadzą. Jeśli rok naprawdę by wystarczyło, to super, nic, tylko się uczyć. Tak, ale to trzeba podejść do tego bardzo profesjonalnie, poważnie, rzetelnie i sumiennie.
Przede wszystkim musisz rozegrać, tu się w szachach liczy się przede wszystkim doświadczenie, a nie trening sam w sobie, bo jak będziesz grał dużo w turniejach, to przyjdzie szybko w miarę, a w obecnej sytuacji wiesz jak jest. Ale praktyka jest bardzo ważna. Dla nas turniej będzie myślę, że w lutym dopiero. Coś pomyślimy, na pewno zrobimy dłuższe tempo, bo wiem, że trochę się ludzie burzyli, wybaczcie, a zrobimy jakieś 5 plus 1, tak? Mam w głowie, że chyba 5 plus 1 lub 5 plus 2 zagramy. Jakiś Szwajcar, może Arenka, pomyślę. Dobra, dobra, czekamy. Kurczę, blade, no. To ostatnią rundę jeszcze trzeba wycisnąć. No jeszcze zawodnicy, jeszcze jest trochę partii. Niech sobie tutaj grają, nie będziemy im przeszkadzać. Tak, Szymachu, znam Dawida Czerwę. Grałem z nim oczywiście, znam. Dobra, Christopher, w takim razie już się teraz nie wymigam, zrobimy turniej 5 plus 2. Ale to w lutym dopiero. Zobaczymy, czy za tydzień, w weekend, czy może za dwa, a może w tygodniu, zobaczymy. Słuchajcie, 10 plus 5 to raczej nie, ponieważ mało osób chce w takim turnieju uczestniczyć, a musielibyśmy poświęcić na to kilka godzin. Dlatego takiego turnieju nie zagramy raczej. Grałem z Jankiem Krzysztofem Dudą. Oczywiście, że grałem. Znaczy, oczywiście, no, miałem to szczęście, że zagrałem. Już był arcymistrzem 2700, więc to jest fajna rzecz. Ale grałem partię błyskawiczną. Już wielokrotnie powtarzałem. Miałem bardzo dobrą partię, dużo czasu, lepszą pozycję. A mimo wszystko gdzieś tam mnie oszukał Janek. No i zwyciężył. Ale bardzo miło ze mną porozmawiał. Pogratulował dobrej gry. I pokazał tam, co można było lepiej. No fajnie, tak po prostu zagadał. To było takie mega kozackie, dojrzałe. Także nie zapomnę tego, mimo że Janek jest o wiele młodszy ode mnie. Ale szanuję, no jest świetnym zawodnikiem, oczywiście, to wiadomo. Nie wiem, kiedy ten turniej w Rzeszowie jest przełożony, ale jak przełożą i będzie termin, to jadę na pewno. Tak, to na pewno, Raven, na 100%. Na Liczesie gramy turnieje. Zapraszam do klubu. Czy wygrywałem z Dawidem Czerwem? Raz z Dawidem Czerwem grałem, jak Dawid był jeszcze takim nastolatkiem, powiedzmy, a na kołówce z nim przegrałem 2 lata temu bodajże. Ale to też pewnie wynikało z tego, że ja dopiero wracałem do szachów tak na czynną grę, no tak się tłumaczę teraz oczywiście, i nie byłem rozgrzany jeszcze, powiedzmy, jeśli chodzi o szachowe granie. Czy miałem może propozycję od Zbyszka? Nie miałem propozycji. Czerwem się nie... Ojejku, ja tutaj tych odmian. No, Dawid Czerw, no nieważne, no. Bo te GM to oszukują. Nie, wszystko w porządku. Będzie coś w tym tygodniu jeszcze grane z turniej? Myślę, że nie w tym tygodniu chyba. Chociaż w piątek, nie wiem, czy tam jest jakaś arena streamerów. Może w piątek coś tam jeszcze wypali. O 19 bodajże. Zobaczymy. Nie uważam, że królewsko-indyjska jest do kitu. Absolutnie nie. To jest wspaniały debiut i nawet do poziomu około 2400-2500 można spokojnie go grać. I to nie jest tylko moja opinia, a też arcymistrza szanowanego. Nie będę tutaj nazwisk wymieniał w tym momencie. No ale na poziomie 2600 w górę myślę, że to już jest trudny debiut, oczywiście, bo jest bardzo no, trudny, ale do poziomu pewnego to jest świetnie rozwijający debiut, moi drodzy. Świetny debiut. Świętej pamięci Zbigniew Szymczak był zakochany w tym debiucie i tę miłość przelał tutaj na mnie, jeśli chodzi o to otwarcie. O to otwarcie. No, maksymalna moc, nie zgadzam się. Nie cytuj brata. Tak, Janek w porządku, zgadza się. Spoko, Rutra, nie ma problemu. Świetnie, świetnie, polecam grać. Tato Juli, królewsko-indyjsko. Dobra, moi drodzy, mam ostatnią rundę. O kurczę, silny FM 2650. No ale nie takich tutaj rozkładaliśmy na łopatki. Jedziemy. Ciekawe, czy będzie E4C5. No na razie E4C5 jest. Czy ten sam wariant? Zobaczymy. Dobra, na razie tak. Może zamknięty. No to mamy wariant zamknięty w obronie sycylijskiej. Grajmy przez E6. Szybką wymianę chcę zrobić. Mogłem zbić i tam pionka wziąć? Pewnie tak.
Sprytnie pograł. Trzeba przyznać, sprytnie. No atakuje, no dobra. Niech sobie atakuje. Ten atak będzie chyba teraz silny, kurczę. Mi się wydaje, że przesadziłem. Macie gwizdek, przesadziłem znowu. Poczekajcie, ale mam taki ruch? Nie, nie mam takiego ruchu. A tutaj? To nic nie daje. Kurczę, ale pograłem. Szachuś, no. Dałeś D. Źle to wygląda. Nie widzę niestety obrony. Jakość mogę oddać, to tyle. No oddam jakość, bo nie widzę w ogóle obrony, słuchajcie. Strasznie źle pograłem. Jakość to jeszcze nie jest tragedia, ale... Jeszcze minuta mniej, w ogóle strasznie. To w ogóle trzeba mieć. Co? Jeszcze dobrze gra. Jeszcze dobrze gra. Bardzo dobrze gra. To ja sobie zdaję sprawę, że to wygląda źle. To wygląda fatalnie. Nie wpuścić wieży. To wieża sama wejdzie. Nie no, stopka. Żadnych perspektyw, żebym jeszcze wieżę miał na G8. Może? Chociaż on może tu poświęcić, chyba prosta gra. To mnie po prostu szybko H4 H5 zagrał jak amatora mnie tutaj, jak dzieciaka potraktował. Dobra, szybko gramy tu. Może coś się zadzieje, jakieś szaleństwo. Raczej się nie zadzieje. Mówię, król H1 oczywiście ma. Tutaj jakieś sztuczki. Mogłem dać tego szacha. Faktycznie. Mogłem dać szacha hetmanem. Dobrze, teraz to dostrzegam. Jakby zbił wieżę, dałbym mata tutaj za chwilę. Ciekawe. Coś tam zauważył, nie? Muszę tak cały czas grać.
I co, remis? Nie no, remis będzie ciężko. Muszę tak z powrotem. Ojej, ku hetmana podstawiłem. O, dobra. No nic, ale 6 punktów nie tragedia. Ale no podstawiłem, zapatrzyłem się po prostu tu na H7. No w tej pozycji co? No tutaj mógłbym zagrać, to też jest w topa. No nic, rezygnujemy. O, la, 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 la. Złe zakończenie, niestety. O, niedobrze. Oj, trudno. No dzięki ludzie, dzięki serdeczne. I tak nie najgorzej, 6 na 11. Po takiej tragicznej grze i podstawkach nie najgorzej, myślę.